Witam na kolejnej lekcji języka niemieckiego od podstaw. Dzisiaj nauczymy się odmiany czasowników regularnych. Zapraszam. W języku niemieckim, tak samo jak w języku polskim, odmieniamy czasowniki przez osoby. Ja robię, ty robisz i tak dalej. Jakie końcówki dodajemy do czasownika w języku niemieckim? Ja, ich, końcówka e. Ty, du, est. On, ona, ono. Er, sie, es. Końcówka T. My, wir, końcówka EN. Wy, ihr, końcówka T. Oni, one, pan, pani, państwo. Sie, pisane dużą literą, końcówka EN. Przykładowy czasownik. Machen, robić. Ich mache, ja robię. Du machst, ty robisz. Er, sie, es macht. On, ona, ono robi. Wir machen, my robimy. Ihr macht, wy robicie. Sie machen, oni, one robią. Pan, pani, państwo robią. Odmieńmy teraz czasownik kaufen. Zabieramy końcówkę en i zostaje nam kauf. K-A-U-F, kauf. Do tego dodajemy odpowiednie końcówki. Ich, e, du, es, te, er, sie, es, te, wir, en, ihr, te, sie, en. Ich kaufe, du kaufst, er, sie, es, kauft. Wir kaufen, ihr kauft, sie kaufen. Przetłumacz na język niemiecki. Ja kupuję. Ich kaufe. My kupujemy. Wir kaufen. On kupuje. Er kauft. Ja robię. Ich mache. Ona robi. Sie macht. Odmieńmy jeszcze raz te dwa czasowniki. Ich mache. Du machst. Er, sie, es macht. Wir machen, ihr macht, sie machen. Ich kaufe, du kaufst, er, sie, es kauft. Wir kaufen, ihr kauft, sie kaufen. Jeżeli podobała Ci się ta lekcja, zasubskrybuj ten kanał. Pamiętaj, że możesz także zapisać się na mój kurs języka niemieckiego i odtwarzać go o każdej porze dnia i nocy. Wszystkie linki do Instagrama, TikToka, mojej strony internetowej oraz kursu znajdziesz poniżej. Pamiętaj o regularnej nauce i do usłyszenia w następnym nagraniu.